Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, stoimy w obliczu rozpoczynającej się największej konfrontacji pomiędzy cywilizacją śmierci, a cywilizacją życia, cywilizacją miłości. Dzisiaj gromadzą się na całym świecie siły ciemności po to, aby zniszczyć życie, po to, aby zniszczyć miłość, po to, aby skierować cały swój wściekły atak nienawiści na Kościół Jezusa Chrystusa. Naszym zadaniem jest pokonanie tych sił ciemności poprzez naszą osobistą modlitwę, pokutę, wyrzeczenie, złożenie siebie w ofierze za tych, którzy nas nienawidzą. Żeby ta modlitwa była skuteczna, musimy mieć serce przepełnione miłością i współczuciem dla tych osób, które z nienawiścią chcą nas zniszczyć tylko przez to, że jesteśmy całym sercem za życiem, że jesteśmy całym sercem za cywilizacją miłości, że jesteśmy wierni do końca Bogu i Bożym przykazaniom. To serce pełne miłości i współczucia możemy otrzymać prosto z serca Maryi, Królowej Pokoju, Królowej Życia, Matki Życia. Proszę Was o szczególne zjednoczenie się tu i teraz z Maryją, która chce podzielić się swoim sercem z Waszymi sercami. Nie sercem, które jest pełne gniewu do tych, którzy nienawidzą, ale sercem, które jest pełne miłości i współczucia dla tych, którzy nienawidzą życia, nienawidzą Boga, nienawidzą Kościoła. Dzisiaj w sposób szczególny zjednoczmy się wszyscy w modlitwie, która nie jest klepnięciem paciorka, ale jest całym sercem, przylgnięciem do serca Jezusa. Weźmy różaniec dzisiaj wieczorem, dzisiaj w nocy. Twórzmy wieczerniki modlitwy w sposób szczególny. Twórzmy wieczerniki miłości, twórzmy wieczerniki adoracji. Niech ta noc będzie w sposób szczególny nocą walki, tak jak walczył Jakub z tą tajemniczą istotą, która wyzwała go do walki o szczególne błogosławieństwo, o szczególną moc ochrony, o szczególną moc do tego, aby wyjść z tej walki z nowym imieniem, imieniem nadanym przez Boga. Proszę Was, abyście tej nocy w sposób szczególny poświęcili Wasz czas na modlitwę. Miłość, przebaczenie, ale też determinacja w walce duchowej. Nie walczymy przeciwko człowiekowi. Walczymy z mocami ciemności o człowieka. Ci biedni ludzie zostali marionetkami złego ducha, marionetkami szatana, który robi z nimi co chce. Ci ludzie żyją w zakłamanej rzeczywistości, już nie wiedząc, co jest dobre, a co jest złe. Gubią się nawet ci, którzy powinni nas prowadzić prostą drogą do prawdy, do Boga, być wiernymi do końca Jego przykazaniom. Nie możemy pozwolić na to, aby prawda została rozmiękczona, żeby prawda była przystosowaniem się do wszystkich tak, żeby nie stracić swoich fanów, żeby w jakikolwiek sposób układać się z tym światem w kompromisie ze złem, bo ludzka opinia dla wielu tak zwanych autorytetów internetowych jest najważniejsza. Nie stracić fanów. Nie możemy na to pozwolić. Musimy iść całym sercem wbrew wszystkiemu. Prawda jest nade wszystko jedna. Tą prawdą jest Jezus Chrystus. On oddał życie za prawdę, którą głosił. Mógł się ułożyć z faryzeuszami, mógł się ułożyć z sadyceuszami, mógł zmiękczać swoją naukę, nie być tak konkretnym, radykalnym, jakim był. Ale on był wojownikiem do końca. Za prawdę oddał swoje życie, kochając tych, którzy go zabijali, przebaczając tych, którzy go nienawidzili. Pójdźmy za Jezusem, całym sercem, nie wahając się ani na chwilę, walcząc o cywilizację miłości, o cywilizację życia, broniąc nienarodzonych, najbardziej bezbronnych, całym swoim sercem. I na tą walkę, walkę modlitwy, wyrzeczenia ofiary, ale też serca pełnego współczucia, miłości i przebaczenia
dla tych, którzy chcą niszczyć, zabijać. Błogosławię całym sercem o odnowę waszych serc, o umocnienie waszych serc, o to, żebyście całym sercem zaangażowali się w tą być może ostatnią walkę pomiędzy cywilizacją miłości a cywilizacją śmierci na tyle, na ile rzeczywistość wokół nam pozwala nam jeszcze głosić prawdy wiary i zachęcać każdego z nas do tej szczególnej walki o miłość, walki o życie. Na to was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani moi, niech taką duchową atmosferą będzie konferencja, która was przygotuje do tej walki. Konferencja, której link jest pod filmikiem. Walcz o swoje szczególne błogosławieństwo i Bożą ochronę. Niech was Bóg błogosławi, a Maryja ukrywa w swoim niepokalanym sercu i niech czyni was niewidzialnymi dla zła. Amen.